Czynnikiem motywującym dzieci w systemie szkolnym do nauki są oceny. Nie oszukujmy się. Nie ma wewnętrznej motywacji do zdobywania wiedzy, tylko wymóg zewnętrzny, ocenianie. Niektórym zależy na tych ocenach i rzeczywiście się uczą, innym nie zależy. Pytanie, czy się uczą wtedy, bo muszą, czy się po prostu nie uczą, bo im nie zależy, tak? W edukacji domowej jest pełna świadomość jak gdyby tego procesu edukacyjnego, temu, czemu to służy i rzeczywiście takiego realnego w miarę zainteresowania wiedzą. Szczególnie starsi, którzy już mają sprecyzowane plany na studia, mam nadzieję, że zaraz o tym powiedzą, świadomość tego, co muszą zrobić, żeby pójść ten krok dalej, jest po prostu ogromna. Ja jestem zafascynowana ich taką świadomością, systematycznością, konsekwencją działania, czego jednak w szkole trochę brakuje, bo to jest cały czas gdzieś tam wyrywkowo po łebkach ta wiedza zdobywana i uczniowie, tak jak mówię, uczą się dla ocen. Tutaj ewidentnie uczą się dla siebie, bo oni tych ocen nie mają, tak? To tak naprawdę, jak zostaną ocenieni na tym egzaminie końcowym, jednych interesuje, innych mniej, tak? Dla niektórych ważne jest, że zaliczą dany rok. No u nas akurat dzieci zdają bardzo wysoko te egzaminy, więc to też jest taki wyznacznik, że w 3-4 miesiące można opanować na bardzo wysokim poziomie całą podstawę programową, zupełnie bezstresowo, bez tego przymusu odgórnego oceniania, sprawdzania klasówek, tak? Oni po prostu się uczą. To, co warto jeszcze dodać, to to, że my jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o różne koncepcje na życie. I na przykład Patryk w tym roku stwierdził, że on spróbuje pójść do szkoły. I był 3 dni w szkole. Wiąże się to właśnie z tą świadomością edukacyjną. To znaczy, oceniał dosyć wysoko pracę nauczycieli. Mówił, że nauczyciele bardzo się starają przekazywać wiedzę, że lekcje są dosyć ciekawe. Niemniej jednak jest to dla niego kompletną stratą czasu, ponieważ młodzież zachowuje się w taki sposób, że nauczyciel musi tracić czas na wstawianie na przykład 11 uwag. I Patryk stwierdził, że jeżeli ma godzinę czasu jechać do szkoły, siedzieć tam, żeby słuchać tego wrzasku, siłowania się nauczycieli z uczniami, tracenia czasu na sprawdzanie obecności, właśnie sprawdziany, to on woli ten czas poświęcić w domu na naukę, bo on zrobi to w 2 godziny i ma zakres materiału, który jest tam przerabiany przez 7 lekcji, załóżmy, tak? I to była dosyć ciekawa sytuacja, bo często tak właśnie dzieci edukowane domowo idą na ileś tam dni, akurat chyba 3 czy 4 rodziny miały taki eksperyment w tym roku, gdzie dzieci poszły na jakiś czas, jeden chłopiec nawet miesiąc czasu chodził do szkoły. Tu myślę, że koleżanka moja powinna się wypowiedzieć, ponieważ, przepraszam, Michał był w ubiegłym roku tak w szkole miesiąc czy nawet 2, po czym poszedł do pani dyrektor i powiedział, że szkoła nie do końca spełnia jego oczekiwania i że on bardzo dziękuje za współpracę, za wkład nauczycieli włożony w jego edukację. No niemniej jednak wraca do domu. To są dzieci właśnie, które są posądzane o to, że mają problemy w socjalizacji, a one naprawdę są bardzo otwarte, bardzo dobrze się komunikują zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi, bo nie mają jakiejś presji w sobie, tak, i takiego poczucia, że są gorsze, są po prostu partnerami w procesie edukacyjnym. Niestety szkoła opiera się na powtarzalnych schematach, na algorytmizacji działań i nie każdy wpisuje się rzeczywiście w te schematy, tak? Są jednostki, które potrzebują tego indywidualnego podejścia, indywidualnego rozwoju. Każdy przecież rozwija się absolutnie w innym tempie. Ten sztuczny podział klasowy ze względu na wiek jest totalnie absurdalny. Psychologia rozwojowa nam mówi o tym, że
my nie rozwijamy się dokładnie w tym samym tempie ze względu na to, ile mamy lat, tak? To są jakieś być może zbliżone parametry, ale tak naprawdę każdy ma inne możliwości, predyspozycje, zainteresowania, tak jak Marta mówi. I rzeczywiście no, nam akurat system szkolny absolutnie nie odpowiada, tak? Mi nawet jako nauczycielowi typowy system szkolny nie odpowiada. Ja uczę aktualnie w alternatywnych ośrodkach edukacyjnych i to jest rzeczywiście coś, co daje mi możliwość takiego indywidualnego podejścia do dziecka, tak? Z każdym pracuję indywidualnie. Rozumiem oczywiście, że nauczyciele też nie zawsze mają możliwość dostosowywania treści do potrzeb, bo po pierwsze mają zakres materiału narzucony z góry, który muszą zrealizować, po drugie w licznych klasach po prostu nie da się tego w inny sposób przeprowadzić. Ale widzę, ogromna różnica jest, zarówno jeśli chodzi o zainteresowanie wiedzą po odejściu ze szkoły, czyli dzieci, bo w momencie, kiedy chodzili do szkoły, no to chodzili, to było typowe 3D, tak? Zabudź, zdać, zapomnieć. Jak gdyby kompletnie te treści do nich nie przemawiały. Oni wiedzieli, że oni muszą to zrobić, nie wiedzieli za specjalnie dlaczego. Ktoś te treści im narzuca do realizacji. I szkoła uczy często jednak takiego lawirowania, tak? Czyli właśnie ospisania, ściągnięcia, kombinacji różnej maści i treści, natomiast tutaj nie ma takiej możliwości. Tutaj, kiedy jestem sam za siebie odpowiedzialny, to ja muszę zdać egzamin, albo jestem ja jeden na jeden z nauczycielem podczas lekcji, to nie ma, że ktoś za mnie odpowie, albo od kogoś spiszę pracę domową, tak? Czy mam jakąkolwiek możliwość tutaj uniknięcia, tak? Sprawdzenia tej wiedzy. No i to, co jak gdyby w systemie też bardzo mnie odpowiada, to koncentracja na tym, czego uczeń nie umie. Mhm. Czyli na czym bym cię tutaj mogła złapać, żeby pokazać ci, jakie masz braki. W edukacji domowej jest zupełnie inaczej. I w kontakcie z nauczycielami, i podczas egzaminów my jesteśmy w bardzo przyjaznej placówce. I ten kontakt z nauczycielami powoduje udowadnianie uczniom, jacy są wspaniali. Ile są w stanie sami się nauczyć, jak ogromną mają wiedzę, jakie mają możliwości. Jest bardzo pozytywna motywacja i to jest naprawdę bardzo dobre. Jest dla mnie zadziwiające, że nauczyciele nie wymieniają się bazą materiałów, którą mają, albo swoim doświadczeniem. I nauczycielom też tego brakuje. Ja teraz jestem na studiach podyplomowych, gdzie dziewczyny naprawdę, które zaczynają wchodzić w zawód nauczyciela, narzekają na to, że nie mają znikąd pomocy, nie mają skąd czerpać inspiracji. My jako edukatorzy domowi wymieniamy się absolutnie wszystkim, wszystkimi swoimi pomysłami, wszystkimi swoimi dziełami, które stworzą jakieś pomoce dydaktyczne, dajemy sobie linki do tego, żeby siebie wspierać i sobie pomagać. I to jest bardzo cenna naprawdę taka forma współpracy między rodzicami, bo rodzice, którzy zaczynają, co też jest ciekawostką, że tak naprawdę ogrom, ja nie pamiętam w tej chwili danych statystycznych, ale to jest w granicach 3/4 osób, które edukują dzieci domowo, są nauczycielami. Więc to są osoby, które no, z jakichś przyczyn jednak zabrały dzieci z systemu, tak? Widzą jakieś te niedobory systemowe.